podejmie. No więc ja też dzisiaj pracowałem cały dzień, nie mamy wolnego, właśnie wróciłem z Kielc. W Kielcach mieliśmy potężne spotkanie otwarte z premierem Jarosławem Kaczyńskim. Miałem inne zadania i aktywności i naprawdę taka informacja została mi natychmiast przekazana przez moich współpracowników, którzy są bardzo wrażliwi na kwestie antypolskie. Zostałem natychmiast poinformowany przez swoich asystentów o tym, że taka produkcja, że taki film, że takie stanowisko, że taka informacja, taka forma została przez Ursulę von der Leyen opublikowana. Natychmiast zapoznałem się z treścią. To także polecam pana asystentom oraz panu, aby być bardzo wrażliwym na kwestie propolskie. Jestem przygotowany do tego, aby to skomentować. Mój komentarz jest następujący. Sikorski prowadzi i będzie prowadził, dopóki będzie ministrem, tak samo jak Tusk, politykę poddańczą Niemcom i nie tylko Niemcom, ale głównie Niemcom, bo to są ich przyjaciele polityczni. W żaden sposób nie wystąpią z żądaniem przeprosin. Nie zostanie wezwany do MSZ-u ambasador, przedstawiciel Unii Europejskiej w Warszawie. Jestem o tym przekonany i mogę się teraz założyć. Chciałbym i oczekuję, że takie działania zostaną podjęte, ale z góry mogę powiedzieć, że nie zostaną podjęte. Dlatego my jako europosłowie, jako wybrani w Polsce reprezentanci Polaków, mamy obowiązek działać tam zgodnie z prawem, aby godnie reprezentować Polaków i walczyć o nasz wspólny interes. O interes naszej rodziny, naszych przodków, o ich godność. I jeżeli nikt nie podejmie działania w tej sprawie, gdzie Niemcy opluwają nas na bieżąco. Deutsche Welle opublikowało także wczoraj tekst, w którym na temat II wojny światowej i Holokaustu Polska, polskie i polskiego wymienia się ponad 30-krotnie, a Niemcy są wymieniani dwukrotnie czy trzykrotnie, to pozwalamy i to my, ja nie, ale wy będziecie odpowiedzialni za to, że nie podjęcie działań, że zaniechanie pozwala na to, aby ten proces opluwania Polski historyczny oraz obecny, zmiana historii nadal trwała. Ja się na to nie godzę, nie godzę się na to jako wnuk żołnierza wyklętego, nie godzę się na to jako Polak, nie godzę się na to jako poseł do Parlamentu Europejskiego. Żądam, aby Sikorski zareagował, a jak nie zareaguje Sikorski, to my, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, EKR-u, poradzimy sobie bez jego aktywności. Panie... Na pewno nie pozwolimy i nie pozostawimy tego bez reakcji. Krótkie ad vocem.